Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Polskie zagadki kryminalne. W dzisiejszym materiale opowiem o sprawie, która jest niebywale tajemnicza. Sławomir Kosek zaginął 22 czerwca 2020 roku. Sprawa jest zaskakująca, ponieważ rodzina była przekonana, że oddaje mężczyznę w dobre ręce. Tego dnia zaginiony mężczyzna dostał kilku ataków padaczki. Zaniepokojeni bliscy wezwali do niego załogę pogotowia ratunkowego. Zapadła decyzja o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Jednak dalej już nic nie poszło tak, jak zakładano. Ostatecznie nie przyjęto go do placówki. Oceniono jego stan jako dobry i odesłano do domu. Szpital tłumaczy, że to mężczyzna sam miał odmówić dalszej hospitalizacji. Pomimo późnej godziny, pozwolono mężczyźnie się oddalić. Nie wzięto pod uwagę historii choroby ani niepokojących objawów. Sławomir Kosek postanowił wrócić do domu pieszo. Miał do pokonania kilkanaście kilometrów. Mężczyzna od tamtej pory nie nawiązał z nikim kontaktu. Zapraszam do słuchania historii Sławomira Koska. Sławomir Kosek urodził się 27 listopada 1980 roku w Knurowie. Jest to miasto położone w województwie śląskim, powiecie gliwickim. Mężczyzna ma 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma brązowe oczy i tatuaże na ramionach. Do czasu zaginięcia zwykle miał ogoloną głowę na łyso. Sławomir miał również charakterystyczną bliznę na czole oraz braki w górnym i dolnym uzębieniu. W dniu zaginięcia Sławomir był ubrany w czerwony t-shirt, granatowe dżinsy oraz czarne buty sportowe. Na co dzień był typem dosyć spokojnego człowieka. Mężczyzna lubił przebywać w własnym domu, wśród swoich bliskich. Często odwiedzał ojca, często pomagał mu przy zakupach i pracach domowych. Sławomir potrafił go odwiedzać nawet 3-4 razy dziennie. Lubił majsterkować i wykonywać wszystkie zajęcia, powiązane z pracami budowlanymi. Pasją mężczyzny było też oglądanie skoków narciarskich. Sławomir Kosek ukończył szkołę podstawową w rodzinnym Knurowie. Następnie wybrał się do technikum. To właśnie wtedy spodobała mu się branża budowlana. Został w tej branży już do końca. Lubił to, co robił. Mężczyzna często zmieniał pracę, ale zawsze pozostawał w profesji. Pewnego razu wyjechał do Niemiec. Tam pracowała i mieszkała jego matka. Mężczyzna chciał spróbować swoich sił w Niemczech. Jednak po jakimś czasie wrócił do Polski. Tutaj było już gorzej ze znalezieniem nowej pracy. Szukał, ale nie potrafił jej znaleźć. Stał się osobą bezrobotną. Zaczął zajmować się domem. Partnerka Sławomira wspomina ten okres ciężko. Mężczyzna, jak już zdołał podjąć jakieś pracy, to zwykle po jednym dniu już z niej wracał. Głównym powodem były częste napady padaczki. Kiedyś załatwiła mu nawet pracę u siebie w firmie. Niestety po 4 miesiącach został zwolniony. Sławomir Kosek jako dziecko był okazem zdrowia. Problemy zaczęły się znacznie później. Mężczyzna związał się z nową partnerką na 4 lata przed swoim zaginięciem. Wspólnie wychowywali 5 dzieci z poprzedniego związku kobiety. Sławomir był zawsze pełen energii, wiecznie uśmiechnięty. Rodzinne dramaty. Niestety, pod uśmiechem często ukrywał swój prawdziwy ból. Nieszczęście nie omijało tej rodziny. Doszło do wielu tragicznych wydarzeń, które mogły pokierować życie mężczyzny w stronę zguby. Pewnego razu, gdy matka Sławomira była w pracy za granicą, otrzymała w środku nocy dramatyczny telefon. Zadzwonił jej mąż, był roztrzęsiony. Wypowiedział słowa,
które dla matki są najgorszymi słowami usłyszanymi w życiu. Jej młodszy syn, brat Sławomira, zakończył swoje życie. Dla Sławomira to był największy cios. Przebywał wtedy na delegacji we Wrocławiu. Bracia mieli ze sobą świetne relacje. Czasami się sprzeczali, ale jeden dla drugiego zrobiłby wszystko. Sławomir nie mógł się z tym pogodzić. Te wydarzenia odcisnęły na nim ogromne piętno. Często, gdy chodził na cmentarz, płakał. Pytał wtedy brata, dlaczego to zrobił. Dlaczego go zostawił. Na kilka miesięcy przed zaginięciem rodzinę spotkała kolejna tragedia. Odszedł ojciec Sławomira. To był kolejny cios dla niego. Codziennie go odwiedzał. Pomagał mu w domowych obowiązkach. A teraz po prostu go zabrakło. Czasami się sprzeczali, głównie o szukanie pracy. Jednak mimo wszystko byli bardzo za sobą. Ten kolejny cios od życia tylko pogłębił problemy Sławomira. 22 czerwca 2020 roku matka Sławomira otrzymała kolejny telefon. Mężczyzna zadzwonił do niej z karetki pogotowia ratunkowego. Powiedział: mamo, jadę na leczenie. Kobieta odpowiedziała, że to dobra decyzja. Miał zadzwonić do niej ponownie później, ponieważ karetka dojeżdżała już do szpitala. Ratownicy chcieli przygotować go do badań i testu, aby mógł swobodnie dostać się na teren placówki medycznej. To był ostatni kontakt telefoniczny matki z synem. Cała ta sytuacja miała swój początek kilka dni wcześniej. W piątek Sławomir dostał 3 ataków padaczki. Kolejne 2 dni weekendu były już w miarę spokojne. Źle się czuł. Jego organizm ciężko znosił całkowite odstawienie używek. Dopiero w poniedziałek wszystko wróciło ze zdwojoną siłą. Pod nieobecność partnerki dostał aż 4 ataków padaczki. Były z nim dzieci kobiety. Według opowieści dzieci, po 4 ataku mężczyzna zaczął miewać halucynacje. Widział chodzące po pościeli robaki. Kazał ją niezwłocznie wyrzucić. Cały czas szukał samochodu, który stał pod blokiem. Partnerka Sławomira zdążyła już wrócić z pracy. Przekonywała mężczyznę, że samochód stoi na swoim miejscu. On upierał się cały czas, że nadal jest u mechanika i trzeba po niego iść. Prawda jest taka, że auto wróciło z naprawy już tydzień wcześniej. Sławomir chodził od okna do okna. Był niespokojny. Cały czas czegoś szukał. Ostatecznie dostał kolejnego ataku padaczki. Wtedy jego partnerka postanowiła, że już nie ma na co czekać. Wezwała zespół pogotowia ratunkowego. Liczyła, że tylko w taki sposób może mu pomóc i nakłonić go do leczenia. Po przybyciu karetki z lekarzem na pokładzie okazało się, że Sławomir ma również wysoki poziom cukru. Mężczyzna otrzymał od ratowników medycznych relanium. Następnie karetką przywieziono go z jego domu w Knurowie do szpitala w Rybniku. Miejsca te dzieliło około 14 km. Wracaj do domu. 39-latek miał być hospitalizowany, ale również miał podjąć w Rybniku leczenie detoksykacyjne. Lekarze nie przyjęli Sławomira na oddział, tłumacząc to tym, że mężczyzna odmówił pomocy. Personel szpitalny nie powiadomił bliskich pacjenta o jego decyzji, ani możliwości odebrania go z placówki medycznej. Partnerka Sławomira przyznaje, że po atakach padaczki kontakt z mężczyzną był utrudniony. Często nie wiedział, gdzie jest oraz nie pamiętał, co się wydarzyło lub miewał o mamy. Czasem zdarzało się również tak, że zapominał o rzeczach, które działy się chwilę wcześniej. Po atakach był zdezorientowany. Mężczyzna telefonicznie poinformował swoich bliskich około godziny 20:10, że opuszcza szpital. Rozpoczął samotną wędrówkę w kierunku domu. Sławomir zadzwonił do swojej partnerki około godziny 20:17. Powiedział, że jest na przystanku Leszczyny Osiedle. Kobieta wsiada w samochód i ruszyła po niego wraz z synem,
Mężczyzny jednak już tam nie było. Jak się później okazało, nigdy tam nie dotarł. Dzwonił kilkukrotnie i za każdym razem podawał nieaktualny już adres. Ostatni telefon wykonał o godzinie 23:25. Wtedy wskazał, że znajduje się na ulicy Robotniczej. Partnerka Sławomira krążyła po okolicach przez prawie 4 godziny. Gdy zauważyła, że zaczyna brakować jej benzyny, postanowiła zawrócić do domu. Dziś zarzuca sobie, że mogła wtedy zaryzykować i pojechać pod ostatni wskazany adres. Po pokonaniu około 5 km, Sławomir był blisko przejazdu kolejowego na ulicy Robotniczej 14. Drużniczka na przejeździe kolejowym otoczyła go opieką. Podała mu wodę, pomagała naładować telefon. Kobieta zapewnia, że Sławomir, mimo iż zachował się specyficznie, zachowywał kulturę. Mówił, że czeka na kontakt od bliskich. Drużniczka powiedziała także, że mężczyzna próbował dziś zadzwonić, a także, że był bardzo zdenerwowany faktem, iż nikt po niego nie przyjeżdża. Trząsł się. Kobieta zapewnia jednak, że nie wyczuła u niego, aby był pod wpływem. W trakcie pobytu na stróżówce mężczyzna ponownie dostał ataku padaczki, więc drużniczka wezwała pogotowie. Przybyli na miejsce ratownicy, określili jego stan jako dobry. Był spokojny i mówił rzeczowo. Ten stan z pewnością był spowodowany wcześniejszym podaniem relanium. Sławomir jednak odmówił dalszej pomocy medycznej. Dlatego otrzymał od ratowników latarkę i opaskę odblaskową. Karetka pogotowia ratunkowego odjechała bez niego. Sławomir ruszył dalej w podróż do domu. Około godziny 1:59 w nocy uchwyciły go kamery monitoringu z posesji przy ulicy Robotniczej w Rybniku. Tam też 5 dni później znaleziono jego portfel z dowodem osobistym, ładowarkę od telefonu, buta oraz skarpetkę. Znaleziono również latarkę i opaskę odblaskową. Poszukiwania Sławomira. Poszukiwania mężczyzny ruszyły dopiero po ranku, kilkanaście godzin po jego zaginięciu. Sprawdzono wszystkie szpitale, szukano świadków zdarzenia. Teren penetrowano z pomocą nowoczesnych technologii. Użyto dronu, śmigłowca z kamerą termowizyjną, paralotni. Sprawdzono również okoliczne zbiorniki wodne. Dopiero po 5 dniach znaleziono wspomniane wcześniej rzeczy osobiste mężczyzny. Były poukładane obok siebie przy drodze. 30 metrów dalej, po drugiej stronie ulicy, odnaleziono kolejnego buta Sławomira. Bliscy mężczyzny rozpoczęli akcję rozwieszenia plakatów z wizerunkiem zaginionego. Natomiast w internecie pojawiły się informacje o planowanych poszukiwaniach w terenie. Łącznie w teren wyszło 20 osób. To oni właśnie odnaleźli rzeczy osobiste Sławomira Koska. Mężczyzna nie miał przy sobie pieniędzy. Partnerka nie włożyła mu ich do portfela celowo. Bała się, że jak wypuszczą go ze szpitala, to pójdzie i coś sobie kupi. Miał przy sobie tylko dowód osobisty, telefon, ładowarkę i kartę ich syna Kacpra. Wszystko miał w tylnej kieszeni spodni. Zbierany do szpitala był na szybko, aby nie zdążył rozmyślić się z decyzji o podjętym leczeniu. Znajoma Sławomira zapewnia, że z pewnością nie zostawiłby swoich rzeczy na drodze. To nie był człowiek, który chodził od knajpy do knajpy. Zawsze wracał do domu, tam czuł się najlepiej. Miał też jeszcze jedną rodzinną pasję. Uwielbiał wędkować. Poszukiwania mężczyzny były objęte na ogromną skalę. Brali w nich udział strażnicy leśni, uczniowie szkoły mundurowej z Knurowa i całe zastępy harcerzy. Na miejscu aktywnie brała udział grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Strzębia-Zdroju. Szukali też mieszkańcy z Knurowa. Przeszukano hektary terenu, a jednak bez rezultatu. Policja zapewnia, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w tym zaginięciu. Brak jest śladów przestępstwa. Początkowo mężczyzna otrzymał trzecią kategorię zaginięcia. Jest to najsłabsza z kategorii. Oznacza tyle, że wszystkie radiowozy są poinformowane o zaginięciu.
Funkcjonariusze otrzymują wtedy rysopis zaginionego. Dopiero 27 czerwca zmieniono kategorię na drugą, choć od samego początku powinna być nadana kategoria pierwsza. Mężczyzna był w stanie zagrożenia życia i zdrowia, miał aktywne napady padaczki oraz był pod wpływem silnych leków uspokajających. Prokuratura nie podjęła żadnego postępowania w związku z zaginięciem Sławomira Koska. Rodzinie pomagały prywatne grupy poszukiwawcze, natomiast służby mundurowe tylko z początku brały udział w akcji. Informacji od ludzi było wiele, szczególnie po apelu w sieci. Sławomir miał być widziany w wielu miejscach, między innymi w Jaśkowicach i Jankowicach. Partnerka mężczyzny zgłosiła się o pomoc do wielu telewizyjnych redakcji. Powstały reportaże, jednak nadal nie przybliżono się do prawdy o losach Sławomira. Odezwij się. Matka mężczyzny regularnie bywa w Rybniku. Nadal rozwiesza tam plakat o swoim zaginionym synu. Pewnego razu poszła na tamtejszy targ. Dowiedziała się wtedy, że jedna z handlarek miała widzieć jej syna. Raz jeszcze spojrzała na plakat i była niemal pewna. Wskazała jednak, że mężczyzna jest lekko poturbowany. Inny trop prowadził do bezdomnego, który usilnie twierdził, że zna Sławomira. Jednak mężczyzna miał mieć życzenie, że nie chce mieć kontaktu z swoją rodziną. Pani Bożena nie wierzy w to. Zna Sławka najlepiej i wie, że to nie jest możliwe. Na jednym z plakatów, rozwieszonych obok rybnickiego dworca, ktoś napisał „Żyje”. Jednak do dziś nie wiadomo, kto był autorem tych słów. Partnerka Sławomira na pytanie, co poszło nie tak, odpowiada wyczerpująco. Tej nocy jeździłam tam kilkukrotnie. Ja byłam naprawdę całkiem niedaleko, bo dwa razy zakręcałam zbyt szybko. Dwukrotnie zawracałam na terenie basenu Olimp, 3 kilometry przed miejscem, gdzie był widziany ostatni raz. Mogę sobie tylko napluć w twarz, że nie pojechałam dalej. Nie znam kompletnie Rybnika, do tego nie mam prawa jazdy. Ja pojechałam naprawdę na ślepo z synem. To też były moje nerwy, że muszę w taki sposób, a nie inny, poruszać się po mieście, kompletnie nie znając Rybnika. Co poszło nie tak? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu się rozpłynął w połowie drogi. Jak to jest możliwe? Kobieta wskazuje, że jest jeszcze jedna bardzo możliwa wersja wydarzeń. W tym czasie odbywały się dwa wesela w Rybniku. Kobieta uważa, że Sławomir mógł spotkać na swojej drodze kierowcę pod wpływem. Na tej drodze nie ma pobocza, są wyłącznie rowy. Ktoś mógł go nawet nie zauważyć i potrącić. Później w przerażeniu, zamiast wezwać pomoc, wciągnąć Sławomira do samochodu. Na tą teorię jest kilka potwierdzeń. Rozrzucone buty mężczyzny w promieniu 30 metrów. Rzeczy osobiste pokładane przy drodze, a w tym skarpetka. Była ona zwinięta w taki sposób, w jaki schodzi z nogi, gdy się kogoś przyciąga po ziemi. Ostatnim argumentem był złamany słupek drogowy po drugiej stronie ulicy. Na prośbę pani Bożeny, mamy Sławomira Koska, chciałbym umieścić od niej wiadomość. Synu, proszę cię, odezwij się do mnie. Daj mi jakiś znak, że jesteś, że żyjesz, że wszystko jest dobrze i że wrócisz. Czekam na ciebie. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.